Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa. Nazywam się Jolanta Babiarczuk, jestem kierownikiem działu instrumentów rynku pracy i szkoleń. Myślę, że dosłownie w telegraficznym skrócie przedstawię oferty, możliwości, sprawy, które można załatwiać w Urzędzie Pracy. Zacznę od tego, na jakim obszarze działamy. Powiatowy Urząd Pracy jest jeden dla miasta Poznania i dla powiatu poznańskiego. W związku z tym, niezależnie od tego, gdzie Państwo mieszkacie i jeżeli jesteście bezrobotni, bez nawiązania stosunku o pracę, czy nie będąc studentami, można być zarejestrowany w Urzędzie Pracy właściwym względem własnego miejsca zamieszkania. W związku z tym ta krótka mapka mówiąca o tym, z jakiego obszaru rekrutują się nasi bezrobotni. Powiatowy Urząd Pracy świadczy usługi nie tylko dla pracodawców, ale również dla osób bezrobotnych. Pracodawcy są dla nas tą instytucją, która pomaga nam w znalezieniu dla bezrobotnych pracy, ale też pomaga nam we wspólnych działaniach, które służą dla każdej z nas, z każdej ze stron, czyli dla bezrobotnych, dla urzędu i dla przedsiębiorców, którzy tworzą miejsca pracy, którzy tworzą dobra, z których później wszyscy korzystamy. Skupię się na tym, co może dotyczyć Państwa jako młodych ludzi, którzy będą wchodzili na rynek pracy. Otóż bezrobocie na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego jest najniższe w kraju. Na dzień dzisiejszy jest to 4,2% na terenie miasta i 4,6% na terenie powiatu poznańskiego. Jest to niby mało, ale globalnie patrząc, mamy w tej chwili ponad 21 tysięcy osób bezrobotnych, które nie mogą sobie znaleźć pracy lub inne przeciwności powodują, że są bez tej pracy. Około 10% z tej grupy stanowią ludzie młodzi do 25 roku życia. W związku z tym ustawodawca, idąc w kierunku zmniejszenia tego bezrobocia wśród młodzieży, proponuje różne formy wsparcia, różne instrumenty i wzmocnienie środkami finansowymi na takie działania. Ale te działania są uskutecznione wtedy, gdy nie ma innej możliwości na pomoc osobom bezrobotnym. W czym jest główny problem? Problemem może być niewłaściwe przygotowanie lub niedostateczne przygotowanie, czyli brak lub niedostateczne kwalifikacje osób, które mają wejść na rynek pracy. Doświadczenie zawodowe. Pracodawca oczekiwałby osoby dobrze wykształconej, z dużą wiedzą i zasobami teoretycznymi, ale również poparte wiedzą praktyczną. W związku z tym oczekiwania pracodawców idą w tym kierunku, żeby zdobyć pracownika, który będzie miał i wiedzę, i doświadczenie na danym stanowisku. W związku z tym praktyki, jeszcze raz praktyki, na każdym etapie Waszej edukacji czy etapu zawodowego. Pracodawcy oprócz tych kwalifikacji, tych twardych kwalifikacji, o których mówimy, oczekują również ze strony swoich potencjalnych pracowników dużego zaangażowania, identyfikowania się z firmą,
poświęcenia swojego czasu, swojej wiedzy i umiejętności i identyfikowania się z własną firmą i z własnym pracodawcą. Kreatywność, coś nowego, wnoszenie nowych, fajnych rozwiązań jest zawsze mile widziane na każdym etapie zatrudnienia. W związku z tym uczulam tutaj takimi krótkimi sygnałami na to, co może być mile widziane przy staraniach się o pracę. I dochodzimy do naszych działań, które możemy zrobić wspólnie jako Urząd Pracy, pracodawcy i osoby bezrobotne przy wykorzystaniu środków Funduszu Pracy, przy wykorzystaniu Europejskiego Funduszu Społecznego. Zacznę od szkoleń. Większość z Państwa może myśleć, że kończąc swoją szkołę, kończąc uczelnię, są już świetnie, doskonale wykształceni. I to jest prawda. Ale w momencie, gdy stają przed pracodawcą, który może określić, że wszystko dobrze, ale brakuje mi jeszcze jakiegoś małego kursu, brakuje mi jakichś małych uprawnień, małych kwalifikacji, z tego można skorzystać przy współudziale Powiatowego Urzędu Pracy. Będąc osobą bezrobotną, można skorzystać ze szkoleń, które finansujemy na zasadzie właśnie albo podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych, albo uzupełnienia swoich kwalifikacji zawodowych. Na dzień dzisiejszy dofinansowanie do tego typu szkolenia jest w kwocie około 5000 zł. W związku z tym wsparcie takie nie jest małym wsparciem, a może przyczynić się do tego, że wasza wiedza, wasze umiejętności, zwłaszcza uprawnienia zostaną uzupełnione. Szkolenia mogą być dwojakiego rodzaju. Mogą być to szkolenia indywidualne, które konkretnie pod potrzeby danego pracodawcy mogą być przeprowadzone indywidualnie dla zainteresowanej osoby. Pracodawca, który jest już po rozmowach na przykład z Państwem, zainteresowany ofertą konkretnej osoby, wypowiada się w ten sposób, że tak, wszystko byłoby fajnie, chętnie zatrudnię pana, panią, ale do tego brakuje mi właśnie takich a takich uprawnień. To jest sygnał dla nas, że możemy nawiązać współpracę. Warunkiem skierowania na takie szkolenie w trybie indywidualnym jest gwarancja od tego pracodawcy, że faktycznie jest gotowy zatrudnić naszą osobę bezrobotną, gdy tylko uzupełnimy wiedzę, umiejętności, gdy tylko uzupełnimy kwalifikacje tej osoby, ażeby mogła w pełni wykonywać zadania przewidziane dla tej osoby. Ale oprócz szkoleń indywidualnych przeprowadzamy również szkolenia grupowe. Szkolenia grupowe skierowane są do wszystkich osób bezrobotnych, dla których organizujemy grupę spośród naszych bezrobotnych, a szkolenie to odpowiada zainteresowaniu czy potrzebom aktualnego rynku pracy. Nie jest to już pod konkretnego pracodawcę, nie jest to pod konkretne gwarancje zatrudnienia w jakiejś firmie, lecz jest to odpowiedź na oferty pracy, które często się pojawiają, a nie mogą być zrealizowane ze względu na brak odpowiednich kandydatów do pracy lub jakaś nowa inwestycja lub coś, co pojawia się aktualnie na rynku pracy, a nie ma jeszcze w tym temacie wykształconych specjalistów. W związku z tym możliwość jest skorzystania ze szkoleń, które pomogą przystosować się do aktualnych potrzeb na rynku pracy. Często brakiem czy
Uniemożliwiającym elementem do podjęcia pracy jest właśnie ten brak doświadczenia zawodowego, o którym już wcześniej mówiłam. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje taką formę wsparcia zarówno dla osób bezrobotnych, jak i dla pracodawców w formie stażu absolwenckiego. Na staż mogą iść osoby, które nie posiadają doświadczenia zawodowego na danym stanowisku, które jest możliwe do obsadzenia. Nie mówimy tu o braku doświadczenia w ogóle, bo może się zdarzyć, że osoba bezrobotna mimo ładnego, długiego doświadczenia zawodowego aktualnie nie może wykonywać pracy w tym zawodzie z różnych względów, zazwyczaj zdrowotnych, i występuje wówczas możliwość, z drugiej strony okazja do zdobycia doświadczenia, a jednocześnie zapoznania się z potencjalnym pracodawcą. Czyli działa to dwustronnie. Staż powoduje wzajemne poznanie się dwóch stron, pracodawcy i potencjalnego pracownika. Przez 6-miesięczny staż obie strony na tyle mogą się poznać, wzajemnie sprawdzić, pracodawca nauczyć, przygotować, przystosować do własnych warunków, do własnego stanowiska pracy, ażeby po zakończonym stażu zatrudnić na umowę o pracę. W czasie odbywanego stażu stażysta pozostaje osobą bezrobotną, bez nawiązania stosunku o pracę. W trakcie odbywanego stażu stażysta otrzymuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku. Na dzień dzisiejszy jest to kwota 988,40 zł brutto, a pracodawca nie ponosi w tym czasie żadnych kosztów finansowych. Pracodawca ma wkład pracy własny nad człowiekiem, którego ma za zadanie na tyle przygotować do pracy, ażeby stał się on w pełni przystosowanym, w pełni wartościowym pracownikiem. W czasie odbywanego stażu, który jest w pełnym wymiarze czasu pracy, od którego jest odprowadzana składka emerytalna, rentowa, wypadkowa, jest okresem tak zwanym składkowym. W związku z tym oprócz wynagrodzenia, które otrzymuje stażysta w postaci stypendium, jest to również okres wliczany do okresu na przyszłość emerytalno-rentowego. To były dwie formy, które najczęściej są wykorzystywane i najczęściej spotykane i z których osoby młode najczęściej korzystają wśród naszych bezrobotnych. Mamy jeszcze inne formy wsparcia dla pracodawców. Na przykład prace interwencyjne. Jest to wsparcie dla pracodawcy polegające na tym, że refundujemy część kosztów, jakie ponosi z tytułu zatrudnienia naszej osoby bezrobotnej i część składek, jakie jest zmuszone opłacać na podatek i na ZUS. W związku z tym jest to pewna ulga dla pracodawcy, dla osoby bezrobotnej, tak zwanym asem w rękawie, gdy pracodawca podczas rozmów kwalifikacyjnych mówi: no świetnie, zatrudniłbym, ale wie pani, te składki ZUS i tak dalej, nie stać mnie na zatrudnienie nowego pracownika. Wówczas zawsze istnieje taka możliwość wypowiedzenia się właśnie w ten sposób, że Urząd Pracy może przez pół roku partycypować w kosztach, jakie będzie ponosił pracodawca, ażeby tylko wspólnie stworzyć miejsce pracy. Oprócz tych form, które tutaj omówiłam, są jeszcze inne, które mniejszym, większym zainteresowaniem się cieszą, ale są właśnie skierowane głównie do pracodawców, którzy chcą tworzyć miejsca pracy. Ale mogę też opowiedzieć o
możliwości stworzenia sobie samemu własnego miejsca pracy. Mówiąc tutaj o dofinansowaniu ze strony Urzędu Pracy do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Wsparcie z naszej strony uzależnione jest od kwoty przeciętnego wynagrodzenia i maksymalna stawka takiego dofinansowania wynosi 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Na dzień dzisiejszy to jest ponad 21 tysięcy. Urząd rokrocznie ustala sobie taką stawkę maksymalną, do której będzie udzielał takiego wsparcia. I w tym roku, mimo że maksymalna stawka wynosi ponad 21 tysięcy, w tym roku udzielamy dofinansowania w kwocie 20 tysięcy. Wsparcie 20 tysiącami złotych jest na pewno bardzo pomocne. Osoba bezrobotna, która ma pomysł na to, ażeby poprowadzić własną firmę, ażeby spróbować działalności na własny rachunek, może liczyć na bezzwrotną dotację z Urzędu Pracy. Warunek jest jeden. Otrzymana dotacja, otrzymane wsparcie musi być wydatkowane i przeznaczone zgodnie z planem, zgodnie ze specyfikacją, którą przygotowuje, wnioskując o takie dofinansowanie. Szczegółowa specyfikacja wydatków, analiza biznesplanu pozwala pracownikom urzędu określić, czy branża, czy pomysł na działalność gospodarczą będzie miał szanse realne powodzenia i czy jest zasadne wydatkowania takiej kwoty. Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, udzielamy takiego wsparcia i młody przedsiębiorca rozpoczyna pracę na własny rachunek. A żeby nie zwracać otrzymanej dotacji, trzeba taką firmę poprowadzić przez rok. Odprowadza się w tym czasie składki, wszystkie pochodne od swojej działalności. Nie wolno być zatrudnionym na umowę o pracę, tylko prowadzą działalność gospodarczą przez 12 miesięcy. Po 12 miesiącach wykazać, że ta firma przez ten rok działała. W ten sposób, udowadniając utrzymanie swojej działalności gospodarczej, jednocześnie zwalnia się jak gdyby z obowiązku zwrotu otrzymanych pieniędzy. Wcześniejsze zamknięcie, zawieszenie czy podjęcie pracy na umowę o pracę spowoduje zwrot pełnej kwoty otrzymanych tej dotacji wraz z ustawowymi odsetkami. Także każda osoba, która podejmie trud, podejmie starania, ażeby stać się przedsiębiorcą, no musi wszystkie za i przeciw swoje przemyśleć. Jest to fajna forma, bardzo dużo ludzi z niej korzysta. Rokrocznie udzielamy 600-800 przy dużym dofinansowaniu dla Urzędu Pracy były również do 1000 udzielonych dotacji. Także rokrocznie tworzy się trochę tych małych firm, mikroprzedsiębiorców, którzy mogą swoją pracą przyczynić się do rozwoju własnego regionu, a z czasem też tworzyć miejsca pracy dla innych, a może nawet dla studentów, dla osób, które będą mogły przyczynić się do dalszego rozwoju tej firmy. To, co mówiłam wcześniej, dla pracodawców jest również wsparciem przy tworzeniu miejsca pracy. Podobnie jak dofinansowanie do działalności gospodarczej przy 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, również przedsiębiorca już jako prowadzący tą działalność gospodarczą można się starać o wsparcie również bezzwrotne na
doposażenie swojego stanowiska pracy, na doposażenia miejsca pracy, które spowoduje powstanie tego miejsca, czyli utworzymy nowe miejsce dla kolejnej osoby bezrobotnej. W związku z tym w tym roku również planujemy dofinansowanie dla pracodawców, którzy będą tworzyli miejsca pracy, którzy potrzebują zakup sprzętu czy innych narzędzi, ażeby stworzyć miejsce pracy dla osoby bezrobotnej. Jest to również wsparcie bezzwrotne pod warunkiem, że utworzone miejsce pracy, wspólnie utworzone miejsce pracy będzie funkcjonowało co najmniej przez 2 lata. Osoby na stażu, osoby na szkoleniach, a nawet osoby, które znajdą sobie same pracę z pośrednictwa pracy, mogą liczyć na dalsze wsparcie ze strony urzędu. Jest to na przykład refundacja kosztów dojazdu lub kosztów zakwaterowania poza miejscem zamieszkania. Zakwaterowanie ma zazwyczaj miejsce przy jakichś dojazdach na dalsze szkolenia. Natomiast przy stażach, gdzie stażysta poświęca swój czas na przygotowanie się do pracy na danym stanowisku, ponosi również koszty związane z dojazdami. Jeżeli są to koszty dojazdu na terenie własnego miejsca zamieszkania, to nie podlegają one refundacji i zwrotowi przez Urząd Pracy. Jednak w przypadkach, gdy dojazd na staż, czy na szkolenie, czy do pracy odbywa się pomiędzy różnymi miejscowościami, wówczas możliwa jest refundacja ze strony Urzędu Pracy kosztów, jakie ponosi osoba bezrobotna na te dojazdy. W przypadku szkoleń, w przypadku staży nie badamy, jakie ma dochody, bo właściwie no, te dochody my znamy. Jest to kwota stypendium stała i nie ma ona tu wpływu na kwotę refundacji. Natomiast w przypadkach zatrudnienia na umowę o pracę również możemy, jeżeli się to odbywa ze skierowania z Urzędu Pracy, dofinansowywać koszty związane z dojazdami do pracy. Jednak wtedy jest badane wynagrodzenie, jakie otrzymuje osoba, która ubiega się o taką refundację. W przypadkach staży, w przypadkach szkoleń jest to bardzo nagminna forma wsparcia dla osób bezrobotnych. To były czysto zawodowe wsparcie dla naszych bezrobotnych. Jednak oprócz tych działań, które możemy bezpośrednio, namacalnie, finansowo wspierać, Urząd dysponuje specjalistami, dysponuje doradcami zawodowymi, dysponuje psychologami, którzy świadczą bezpłatne usługi na rzecz swoich podopiecznych. Można wtedy skorzystać z poradnictwa zawodowego, czy to w formach indywidualnych spotkań, indywidualnych porad zmierzających do wyjścia z bezrobocia, lub też w formie porad grupowych lub zajęć wręcz aktywizacyjnych, na przykład w klubie pracy. Są to zajęcia prowadzone w czasie godzin pracy. Często się, jeżeli mówię tutaj o tych zajęciach grupowych, to często odbywają się prawie że przez cały dzień, ażeby przygotować osobę bezrobotną do wyjść, do spotkań. Często powodują takie spotkania uaktywnienie się osoby bezrobotnej, otwarcie się na rynek pracy, podniesienie swojej wiary w siebie, w swoje możliwości, w swoje umiejętności. Także oprócz wsparcia ze strony Urzędu Finansowego również dysponujemy specjalistami, którzy jak najbardziej służą radą, pomocą i wsparciem dla naszych podopiecznych. Zapraszam, to był taki dosłownie telegraficzny skrót. Zapraszam do
śledzenia naszej strony internetowej. Zapraszam do kontaktów osoby, które będą zainteresowane. Mam nadzieję, że krótkotrwała przygoda z Urzędem Pracy szybko może doprowadzić do tego, żeby wyjść z tego bezrobocia, a najlepiej, żeby się w ogóle na nim nie znaleźć. Ale jeżeli to miałoby być interesem dla danej osoby, jak najbardziej jest to forma, z której możemy skorzystać i państwo, i pracodawcy, którzy szukają miejsca pracy. Szukają pracowników na swoje miejsca pracy. I krótkie podsumowanie, które dla was jako młodych ludzi może być fajnym motto na przyszłość. Dziękuję ślicznie za uwagę. Chyba, że są jakieś pytania, chętnie odpowiem, jeżeli się zrodziły jakieś wątpliwości lub niejasno wyłożyłam problem, mogę w tej chwili odpowiedzieć. Tak? Na zrobienie miejsca pracy 20 000 dofinansowania. A czy w tym można coś takiego, żeby po prostu zakupić licencję na program? To są też bardzo dobre. Czyli program na przykład komputerowy, tak? Cały sprzęt komputerowy pan posiada, a niezbędnym miejscem, czy teoretycznie tak, no musiałby być to też sprawdzone i uzależnione, czy to faktycznie spowoduje, sam zakup programu spowoduje to, że zatrudniona będzie osoba na 2 lata w pełnym wymiarze czasu pracy. Jak najbardziej, myślę, że jak najbardziej tak, ale to też będzie analiza wtedy tego stanowiska i możliwości rozwojowe firmy, żeby nie skończyło się tylko tym, że zakupiony program przez 2 lata straci swoją wartość, straci swoją atrakcyjność, bo w pewnym momencie będzie na tyle przydatniony, że będzie już, nie będzie już stanowił tego miejsca pracy. Także tutaj no, pewnie dodatkowa analiza, ale teoretycznie to jest możliwe. Dziękuję ślicznie. Jeżeli nie ma więcej pytań, zapraszam albo nie zapraszam.